Co byś chciał przekazać osobom, którzy mają ciągle jakieś wymówki? A nie mogę jechać, bo praca, a nie mogę, bo pranie trzeba zrobić, albo dziecko płacze. Powiem tylko jedną rzecz. Można wiele powiedzieć. Wiele można zrobić. Jedną tylko rzecz. Ja sobie kiedyś tak pomyślałem, że jak będę leżał na łożu śmierci, na koniec swojego życia, będę leżał na łożu śmierci, będę na koniec swojego życia, żeby sobie pomyśleć i powiedzieć, było zajebiście, jak chcę jeszcze raz. O to chodzi, żeby swojego życia nie zmarnować, zrobić to, co by się chciało. Jest trudno, nie jest łatwo. Przygotowania do mojej nowej podróży będą długie, ciężkie, są już długie i ciężkie, ale warto. Można pewne rzeczy przeskoczyć, można pewne rzeczy odłożyć, można podróżować z rodziną, z dziećmi, w takiej innej formie. Dzieci dorosną, więc też można to przełożyć na później. Są możliwości, tylko niestety trzeba wykonać ten pierwszy krok i utrzymać to i to postanowienie przełożyć na działanie. Olo Dobo mówi, nie bójcie się marzyć. I podróżowanie jest taką, jest takim marzeniem, tak? Że chcemy podróżować, chcemy coś zrobić. Ja do tego dodaję, nie bójcie się marzyć i ścigajcie swoje marzenia. Bo kto wie, możecie je doścignąć.